witam wszystkich w potrójnym odłamkowym, a z okazji Adwentu jest z nami specjalny gość Bartłomiej L. Ten oto tu, o. On. Ja. Nie, ja. Przyjechał do nas odlewy krainy zwanej Gdańskiem i dzisiaj będzie chciał się uzewnętrznić też na ramach naszego programu. Dzisiejszym tematem będzie w zasadzie nasza ulubiona klasa w RPG-ach, czym najczęściej graliśmy. Jakbyście nam chcieli dać Ansuba, to pamiętajcie, że on tylko tak... Okazjonalnie, nie ma problemu, on tylko się pojawi. Nie, to nie, przechodziłem, zobaczyłem, że coś tutaj się dzieje, wbiłem się. Jest figurantem. Pozorantem, bo ja generalnie nie wiem, czy to jest komputer, nie wiem. Nie. Pokaż klasę. Jeśli chodzi o klasę, oprócz tego, że sam mam klasę. To moją ulubioną klasą, jedną z dwóch, jest mag. Dlaczego mag? Zawsze lubię supportować innych ludzi. Nie jestem typem, który wchodzi w bójkę i napierdziela. Pacyfista. Trochę się cyka. No można tak powiedzieć, że to nie, nie chcę sobie budzić rączek po prostu, o to chodzi. Nie, ogólnie jest tak zawsze, że jeśli chodzi o różnego typu supporty, to większość odcina się od tego, bo po prostu nie lubi tej klasy. No bo supportowanie generalnie jest nudne, bo stoisz z tyłu, rzucasz heal'a, rzucasz tarczy, to jest w zasadzie wszystko, co robisz, nie? Ale za to jakie ważne. No dobra, ale no, nie masz jakby bezpośredniego wpływu, takiego, nie masz dużego impaktu na walkę. Znaczy, ja tutaj powiem tak. Była gra, strzelanka, która miała w sobie elementy, bardzo małe elementy RPG. Gdzie też był podzielona klasy, Ghost Recon Phantoms, nie wiem czy graliście. Ja generalnie grałem supportem, z tego względu... Aha, ten co myśmy grali, no, ty mówisz. No, tak. Bo on nazwę zmienił. Jeżeli nie graliście, generalnie polegało na tym, że każda klasa miała jakieś swoje dodatkowe atrybuty, tak? I właśnie support posiadał możliwość podświetlania wrogów. A to nie snajper miał? Nie. Znaczy snajper też miał, tak? Tylko, że to było w zależności od tego, jaką sobie rolę grałeś. No. Miałeś albo niewidkę, albo podświetlanie wrogów. Także w tym przypadku no, supportowanie było bardzo fajne, tak? Nie, to było przyjemne akurat. Ja nie grałem w MMORPG, pewnie na mnie to też właśnie mówicie pod kątem gier sieciowych, powiedzmy, nie? Że to jest nudne, tam no bo tam jakaś teamowo się rozgrywka. Ale jeśli chodzi o klasy, to nie oszukujmy się, jeśli mamy wybór klasy na początku gry i nie możemy tego zmienić, to musimy liczyć na to, że mechanika nie była spieprzona, jeśli chodzi o te konkretne. Dlatego w niektórych grach, powiem wam szczerze, że ja się na przykład bałem jakiegoś tam maga, czy jakiegoś tam druida, czy czegoś, no bo później wychodzisz i co, nie? Zaraz giniesz na początku i nie jesteś w stanie wyjąć. Dlatego właśnie to chciałem powiedzieć. W Skyrimie było to fajne, że tam można było sobie po prostu klasę zmienić w trakcie, tak? W zależności jak się grało. Ja generalnie zawsze wybieram jakiegoś łotrzyka, złodzieja, osobę, która się skrada. I powiedzmy tak, zrobiłem sobie łucznika, który się skradał, tak? Nie pasowało mi to, ja mogę po prostu sobie zacząć grać w inny sposób i rozwijając swoją inną umiejętność. Mam. To był taki najlepszy system, póki tego nie było, bo ja w Oblivionie pamiętam, trzeba było wybrać sobie tą klasę albo ją stworzyć sobie. I w jednej grze miałem łowcę, o ile pamiętam była tam taka klasa, bym się nieco inaczej nazywała. Ale jak właśnie już miałem wybierać jakąś klasę, to właśnie w ten deseń szedłem. Bo dlaczego? Bo wtedy RPG w zapowiedziach zazwyczaj obiecywały, że będzie jakaś tam, przynajmniej to z otwartym światem, że będziesz mógł tak naprawdę olać główny wątek, ruszyć w dzicz i powiedzmy polować sobie na zwierzęta, gdzieś tam jakichś takich elementów było bardzo mało. To nie było nigdy tego, to co byśmy się spodziewali, a wtedy jeszcze w tamtych czasach nie były rozwinięte gry z craftingiem. Nie? To dopiero potem się zaczęło. Jeżeli chodzi o łowcę, bardzo fajnie to było w Gothicu rozwiązane. Uwielbiałem w trójce chociażby, tak? Gdzie Gothica nie zdzierżę. Znaczy, generalnie to strasznie toporne jak to Gothic, ale naprawdę tam można było sobie faktycznie zacząć polować na te zwierzęta z łukiem i tak, mieć z tego jakiś zysk w postaci chociażby skór, tak? Które można było potem sprzedać. Tam nie było takiej wolności wielkiej, ale rzeczywiście ta klasa, jeśli chciałeś grać w ten sposób, to Gothic był do tego fajnie, nawet jeśli nie było dużego świata, tak? Były tam takie miejsca, że rzeczywiście mogłeś się pobawić, a pójdę w dzicz i sobie tam będę robił różne rzeczy z dala od jakiejś cywilizacji. Czy łowcy jeszcze słynny bak z Wiedźminem, tak? W Białym Sadzie, gdzie na początku można było krowy mordować. Bo skóry były bardzo drogie, potem się bies pojawiał po którymś patchu. Tak?
To nawet nie wiedziałem. No tam jakby kojarzycie, wchodziliście do Białego Sadu, po lewej stronie przy kaczmie praktycznie była grupka krów. I one się spawnowały. I można było trzeba zaczukiwać w farmie. Były za którymś paczek były już naprawione. Tak, ja na którymś paczek pojawił się pies, albo może było do więzienia trafić, teraz nie pamiętam, bo była generalnie tych krów nigdy tam nie zabijało. Jeśli chodzi o Wiedźmina, no to nie ma tam takiej możliwości jak wybór klasy. Tam Wiedźmin jest tak sprytnie zrobiony, mechanika jest tak fajnie zrobiona, że nawet jeśli będziesz miał większy nacisk na któryś element, czy na magię, czy na walkę, to nigdy nie odejdziesz do takiego momentu, że zostaniesz tym magiem, czy tylko wojownikiem. Mechanika jest tak zrobiona, że jest to wymuszone, żebyś się posługiwał unikami, trochę tym, trochę tamtym, trochę magii, trochę walki. I tutaj nigdy nie przestaniesz być tym Wiedźminem. Nie? Nie tyle mechanika, co cała historia, tak? Bo jednak sama postać Geralta jest determinowana książkami. No i to był wojownik wielofunkcyjny, no, nie? Tam nie jesteś w stanie wiele wykreować, bo właściwie ten Wiedźmin w trzeciej części już ma prawie 100 lat, on tam ma, gdzie on tam z kim nie pił, z jaką laską nie był i w ogóle już wszystko widział, wszędzie był, nie? I to jest tylko takie odtwarzanie, a tam byłem z tym, widziałem to i... Ale też wspomnieliście takie... o Skyrimie, na przykład zaczynając grę w Skyrima, stwierdziłem, że dla odmiany przestanę napieprzać wszystko, co się da i... zagram trochę sprytniejszą, bardziej subtelną postacią, czyli właśnie łotrzykiem takim typowym. No i wszystko pięknie, ładnie do momentu, aż nie miałem kompana. Wszystko było pięknie, a nie ja się skradam, widzę tam przeciwnika z daleka, skradam, jestem na tyle blisko, żeby zaatakować, no to idzie ta, nie pamiętam jak ona się nazywała, to co w białej granicy się dostało. Twoja była? To musiałeś zaatakować, a nie doszło? Lidia, o! Idę się skradam, nikt mnie nie słyszy, jest pięknie, cudownie, za chwilę Lidia się pojawia, łubu-dubu-dubu-dubu i wszyscy po prostu, są! Atak! Masakra jakaś totalna, to dla mnie było spieprzone, bo jeżeli, na przykład grając teraz, odświeżam Neverwinter Nights i tam biorąc nawet barbarzyńcę... Bo dali za darmożkę. Ale dali, a gra jest przednia, mam swoją drogą oryginał też. Ale bez tych wszystkich dodatków. Gram sobie kulturalnie i mogę nawet wziąć barbarzyńcę, ale dopasować sobie towarzysza pod ten styl rozgrywki, jaki ja bym preferował. Mogę wziąć kapłana, który będzie leciał, mogę wziąć barbarzyńcę, który będzie wykręcał chore DPS-y, mogę wziąć łotrzyka, który będzie się skradał razem ze mną, bo analogicznie mogę też jakby wpływać na to, jak on się rusza. W sensie mogę nakazać mu otworzyć drzwi, mogę mu nakazać skradać się, mogę mu nakazać zostać tutaj i samemu załatwić przeciwnika, a nie jest on jakby tempo ustawiony, że leci za mną na chuda. Co sądzicie właśnie o takiej sytuacji, że jest klasa maga, jest klasa kapłana, jest klasa magbiterny? Takie rozdzielenie za dużo klas. Nie, dla mnie to było spoko zawsze, bo ja jeżeli grałem magię, to mnie wkurzało to, że jestem miękki, bo noszę szaty, jestem dobry na walkę dystansową, ale w zwarciu jestem kiepski. I to mnie zawsze denerwowało, a magbiterny był jakoś tak po środku, bo jak ktoś do mnie podleciał, nosiłem tam powiedzmy skórzany pancerz czy ciężki, nie było tego problemu. Na przykład w Skyrimie było coś takiego rozwiązane super, bo tam nie było żadnych kar, bo na przykład w takich klasycznych RPG-ach jak Baldur's, jak Neverwinter, masz tą sytuację, że od razu ci gra oblicza karę na rzucenie zaklęcia, że masz większą szansę na chybienie, masz większą szansę na przerwanie zaklęcia, bo nie jesteś jakby... nosisz zbroję nieodpowiednią dla twojej klasy. A magbiterny zawsze był spoko, bo mogłeś się jakoś bufować i tak dalej. Coś takiego, taka klasa idealna jako magbiterny, teraz mnie wszyscy skejtują, ale była w Metinie 2. Gra sieciowa, pewnie nikt z was nie kojarzy. Kojarzę. Tam była postać taka, co się zowała Surą i Sura miał mieć jednoręczny i taką demoniczną rękę, z której kastował spele. I to była taka specjalizacja, że bufowałeś sobie atak, bufowałeś sobie tarczę i tak dalej. I to tak jakby fajnie się zazębiało, to mi się podobało. Jeśli chodzi o te stare RPGi, to ile on RPG był drużynowy, że tam później miałeś kompanów, to jeśli wybrałeś nawet klasę, która była niezbyt dobrze opracowana przez twórców, no to byłeś to w stanie jakoś zniwelować, jak sobie dobrałeś kompanów. No, to wszystkie. Ale jak jest wybór klasy w grze, w której grasz sam ewidentnie, w takim RPG-u, których jest większość,
to jak źle wybrałeś klasę, to praktycznie mogłeś sobie potem się pomęczyć parę godzin, zrzucić to wszystko tak, i stwierdzić, tak. Nie, zaczynam od początku, to się nie da, tak? To ja wam w tym momencie to, o czym mówisz? Ja zawsze lubię edytor postaci, że mogę sobie edytować w trakcie. Przykłady dwóch gier, gdzie źle dobrana postać praktycznie bardzo utrudniało ukończenie gier. Deus Ex. Ale ten ostatni. Bunt ludzkości. No. Gdzie robiąc skradankową postać, jak się trafiało na jednego bossa, ja Deus Exa nie przeszedłem, bo po prostu nie byłem w stanie go pokonać, bo plus tam jeszcze jakieś szczepy sobie zrobiłem i tak dalej. Tam był taki motyw. Nie potrafiłem pokonać bossa. Ale miałem kumpla, który przeszedł achievement, uzyskał achievement przeszedł całego Deus Exa, nie zabijając ani jednej postaci. No to szacun. Ja nie potrafiłem. On dał radę. To był raz, a drugi był taki i też jeszcze przy okazji troszeczkę inny podział tam był klas RPG-owych. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę Alpha Protocol. To był szpiegowski RPG. Tam nie było podziału takiego klasycznego fantasy RPG, tak? Czy był jakiś tam mag i tak dalej, tylko tam była osoba, która posługiwała się tam, jakieś było to nazwane, jeszcze raz dokładnie nie pamiętam, komandos, specjalista tam jakiś zwiadowca, coś takiego. I też tworząc postać, która się skradała, w pewnym momencie trafiało się na bossa w bardzo podobny sposób, jak to było w Deus Exie, no po prostu ona nas rozwalała, bo nie mieliśmy ograniczoną zasobność amunicji na przykład, no i w pewnym momencie ona nam się po prostu kończyła i nas rozwalała. Mieliśmy bardzo słaby armor, ale mogliśmy na przykład się bardzo cicho poruszać, no i w pewnym momencie to wszystko legło w gryzach i... No bo tam jakby potrzebne były obrażenia, a nie dokładnie, skradanie. Dokładnie. Ja pamiętam właśnie Baldur's Gate i podobne te wszystkie izometryczne RPG. Tam zazwyczaj mag, czy właśnie kapłan, no to nie sposób było tym grać. Może magiem to jeszcze się dało, ale kapłanem no to była irytacja. Nie, może ja byłem wtedy za młody, ale nie ja to... Ale że wróciłem do tego teraz, do Baldur'sa i jedyną postać, która mi sprawia frajdę jak gra, to jest... Krasnolud, tarczownik, obrońca, taki kloc, który jest nie do zabicia. No właśnie, bo sobie pruję do przodu, nic mnie nie interesuje, a jak trafię na przeciwnika, no to ja jestem z przodu, więc ja mogę przyjąć parę ciosów na twarz. Z takimi klasami się dla najłatwiej. Po prostu wiesz, topór w łapę, w drugą bojownik jest zawsze i wiadomo, że nie będzie spieprzony. Ale to jest to, o czym mówiłeś, kwestia balansu klas, tak? Takimi klasami się gra najlepiej. Jakimiś magami i tak dalej, gdzie trzeba też troszeczkę pomyśleć, tak? Dla mnie zawsze najlepszy feeling był właśnie walki w postaciach, które są właśnie nastawione na obrażenia w zwarciu i z broni siecznej, powiedzmy, tak? Dlatego na przykład takie Diablo uwielbiałem grać barbarzyńcą. Dwójkę przeszedłem i trójkę przeszedłem barbarzyńcą i naprawdę się fajnie gra, bo postać raz jest wytrzymała, dwa, że wykręca chore obrażenia, no i próbujesz przez te zastępy wrogów, tam się nie poglądając na nic. Z drugiej strony, na przykład, zawsze lubiłem postacie, klasy, które się skupiały na na chowańcach, o tak. Które sobie przyzywały sobie zastęp jakichś tam, nie wiem, wilków, stworów, czegokolwiek. Miałeś tego talatajstwa masę? You was nothing? No, I saw something on the monitor. Trust me, you didn't see anything. But I... Son, I've been on this job 10 years. Trust me, sometimes, even if you see something, it's nothing. Jeśli chodzi o grę MMO, to nawet jak jest dużo klas, to wiadomo, że to było wszystko 10 razy przetestowane, to musi działać, bo chodzi do sieci, oni chcą masę kasy zebrać. To jest zasada, że masz w grach sieciowych zawsze ten balans klas jest najważniejszy z racji tego, że masz PvP. I nie może być takiej sytuacji, że jedna klasa jest faworyzowana i 3/4 populacji serwera gra tylko załóżmy tą daną klasą, bo ona kosi wszystkich tak. I w laderach są najwyżej, wiesz, top 3 serwera, bo rozpieprzają wszystkich. No, także to jest tak samo jak w strzelankach sieciowych, ten podział na klasy musi być zrównoważony. To musi być, to bo inaczej nie działa. Jeżeli chodzi o strzelanki, to zawsze snajperzy są znienawidzeni, nie? Chodzi o to, że tak, w tych starych grach tam te wszystkie izometryczne, tam Planet Tournament, coś takiego kiedyś było, właśnie Świątynia Pierwotnego Zła, to taka świeższa... Ale była gra. To było polskie Diablo, tylko nie udało. Bardziej świeża gra, ale też... Ja nie wiem, ale to było Diablo po wylewie. Ale też elementy, też mają ten izometryczny widok, te wszystkie, tak jak w Baldursie, tych gier było pełno, one Ice Cream Day było pełno. Ale tak, tam, jako że było tych klas tak dużo, to z tamtymi możliwościami technicznymi wtedy twórcy mieli ogromny problem, powiedzmy, tak zbalansować rozgrywkę, żeby zawsze ci się pojawiali ci wrogowie, że niezależnie od tego, jaką klasę wybierzesz, to tak samo mniej więcej będzie ci się grało, nie? Zawsze ogromne możliwości były, żeby to spieprzyć na którymś etapie, tak? Żeby temu graczowi się odechciało. Z tym, że właśnie w takich RPG-ach grupowych, gdzie miałeś drużynę tam 6 osób, powiedzmy,
Nawet jak spieprzyłeś ty coś, czy deweloper gry, czy producent, zawsze gdzieś to szło zatuszować, bo nie, na przykład w drużynie ci nie leżał kapon, no to go wymieniałeś na łowce, bo to nie było problemu. Zawsze gdzieś się któryś napatoczył. I te braki można było jakoś tam sobie zastępować, nie? To takie przykład... bardzo bezpieczne rozwiązanie tak. Było ze strony ale z kolei na przykład w Titan Questie, nie wiem czy skojarzycie grę, jest ciekawe to rozwiązane, bo masz bazowo 8 klas, masz 8 drzewek rozwoju powiedzmy i możesz wybrać z tych 8 drzewek 2 jakby. I jakby mieszanina tych dwóch zapewnia ci zupełnie, wiesz, tam jest... masa klas, tam nie ma czegoś takiego, że dwie klasy są podobne. One się nazywa... W pewnym momencie jak mieszasz wojownika z magiem takim, 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 bo magowie są rozbabrani na różnych, to oni jakoś tam tryb walki mają podobny, ale grając im dłużej w to grasz, tym więcej masz możliwości i możesz sobie jakby dopasować to pod siebie. Tak wszyscy mniej więcej gloryfikujemy, ja też się z tym zgadzam, ten system w Skyrimie, gdzie jaką umiejętność sobie rozwijałeś, to po prostu ją miałeś, tak? Jeśli chciałeś się nakierować na magię, nawalałeś dużo magii, ale Skyrim miał jedną wadę w tym wszystkim, w tym systemie, bo jeśli grałeś odpowiednio długo, to mogłeś sobie wymasterować praktycznie wszystkie umiejętności. To tak. I była taka możliwość. Tak. Trzeba wygrać, nie wiem, tam trzeba 400 godzin, obejść ten świat w dłuższy wszerz, ale była taka możliwość, mogłeś sobie wymasterować każdą umiejętność. To jednak te inne gry... To zabija tą klasowość, nie? No, to już nie ma w ogóle, bo jak jesteś wszystko masz na 100, no to jest... Na przykładzie, nie wiem, Baldura, tak? No. Wybieramy konkretną klasę i tą klasą gramy. Tak. Nie mamy możliwości tej klasy zmienić. Musimy brnąć tak. Tą klasę i tak dalej. A generalnie te wszelkiej maści RPG, one mają to do siebie, że one odbywają się w otwartym świecie. Które z zamysłu mają dać nam praktycznie nieograniczoną wolność. No to w tym zakresie Skyrim daje nam nieograniczoną wolność, bo możemy sobie w dowolnej chwili zmienić klasę, w dowolnej chwili zmienić sposób gry, sposób broni, jaki no, używamy. Tak, okej, to rozumiem. Przez różny podział gier, tak? Przez klasyczne RPG, po MMORPG, po nawet strzelanki sieciowe, hack and slash, co tylko się da. Reasumując, Paweł, twoja ulubiona klasa? Mak, jednak. A propos Skyrima bym tutaj taką anegdotę dał, pokaż... Zapewne będzie śmieszna. Wait for it. Pokaż mi swoją umiejętność, a powiem ci jaką klasę grasz. Ale przecież Skyrim nie miał umiejętności, albo walić z łuku, albo bym nie miał umiejętności. No właśnie o nie umiejętności mi wychodzi. Dla mnie umiejętność to jest tak, że masz na pasku skrótów przycisk i wciskasz go i to jest umiejętność. I się coś dzieje. Zawsze chciałem, żeby była, właśnie póki nie było gier o Wiedźminie, zawsze marzyłem o tym, żeby była klasa Wiedźmin, tak? No to tam zawsze ten łowca, albo jak to tam się nazywa, no to takie były kombinacje, tak? Albo jak się tworzyło, to się nazywało Witcher. Raz grałem tak w Oblivionie, że stworzyłem klasę Witcher i sobie tam dopasowałem trochę tej magii, trochę tego wojowania. Czyli tak prezes, twoja klasa? No ten łowca, niech będzie ten łowca. No mi największy fan sprawia barbarzyńcy. Jak się... Znaczy ja grałem w hack and slash, uwielbiam hack and slash i dokładnie. Masz hordę potworów i się wpieprzasz w nich, po prostu widzisz jak to wszystko lata na prawo, lewo. Dlatego się aż serce raduje. A dla mnie no to łotrzyk jednak, nie? Ja oby nie zrobili Diablo VR. O nie. Także zapraszam do komentowania, piszcie też swoje ulubione klasy. Albo wyśmiewajcie nasze, że jesteśmy łajzami, ja trzaskam wszystkich po pyskach, on się chowa, on strzela z daleka, on ma porę aspiracji, żeby zostać Wiedźminem. A generalnie też możecie w komentarzach się nabijać z Pawełką. Nic lewego, bo on jego i tak już tu nie będzie. Tak, to prawda. Nie przeczyta tych komentarzy. On nie umie czytać. On nawet nie ma dostępu do konta. A co to jest konto? Nawet nie wie, co to jest konto. Na laptopie mu blokują dostęp, nie zobaczcie. Tak. Tym starszym akcentem skończę. Dziękuję, dobranoc.